Barcelona. W dzisiejszym odcinku Starkowa pokażę Wam, jak wykonać questa Post One Pad od Trevora. Jest to bardzo prosta misja. Będziemy potrzebować, w zasadzie nie musicie, ale najlepiej mieć ze sobą klucz Factory Key Exit, że Wam pokazuję, który to jest. To jest ten oto klucz. I tym oto kluczem będziemy mogli otworzyć sobie wyjście, że tak powiem, ewakuacyjne. Praktycznie najszybsze, żeby właśnie wyjść z mapy. Już Wam pokazuję, o co chodzi. Misja Post One Pad na faktorce. Ok, jeżeli aktualnie znajdujecie się przy gate 0, no to praktycznie misję macie tuż pod nosem. Jeżeli znajdujecie się tutaj w gate 0, tuż za tymi skrzynkami, wychodzicie sobie tędy, biegniecie tędy. Tutaj macie wejście właśnie do ofisów na górze, także musicie uważać, bo tutaj często dużo graczy się na samym początku rajdu przewija. Idziecie sobie tu, od tego wózka, że tak powiem, idziecie tu, tu macie przejście, z którego widać właśnie wejście na ofisy. Idziecie sobie tędy i to jest właśnie to pomieszczenie, w którym znajduje się ten list, który musicie zabrać. Idziecie sobie tu. I w tym oto ziomeczku będziecie mieli tutaj pod kurtką, dokładnie gdzieś w tym miejscu będziecie mieli ten list. Podchodzicie, zabieracie ten list i uciekacie z mapy, w którym jest dostępnych tych wyjść. Najbliższe tutaj wyjście z tej lokalizacji to jest właśnie ten gate 0. Biegniecie w to miejsce, czyli tam gdzie się zrespiliście. Biegniecie i tutaj otwieracie sobie te drzwi kluczem właśnie, że Wam pokazuję, Factory Key Exit. Otwieracie sobie tym oto kluczem te drzwi. Jeżeli jest to Wasze pierwsze wejście, to dostaniecie właśnie dodatkowo 300 expa do ekstrakcji i tak dalej. Także dostaniecie 300 expa i macie questa zaliczone. Możecie również, jeżeli tutaj się akurat zrespiliście, no to biegniecie sobie, już Wam pokazuję, po zabraniu tej paczki. Także jeżeli zabraliście stąd tą paczkę, bądź tutaj zrespiliście się stąd i zabraliście tą paczkę, biegniecie tędy. Najbezpieczniejszy w sumie sposób. Biegniecie tu. I oczywiście biegniecie tamtą stronę, zaraz do niej wrócę. A możecie również tędy tutaj wbić, to jest szybsza droga. Tam macie kolejne wyjścia, a dokładnie gate 3, tylko tam musicie uważać, bo dużo osób kampi przy wyjściu. Możecie również tędy wyjść. O, nie te drzwi, właśnie. Tędy wyjść, tymi drzwiami możecie, bądź tymi. Schodzicie sobie tu, tylko musicie uważać, czy tutaj akurat nikogo nie ma. I z tamtej strony. Schodzicie sobie tu. To jest tamto przejście, które wcześniej biegliśmy. Zaraz Wam pokażę. To jest dokładnie to przejście. Czyli biegniecie też sobie tędy. Tu uważacie tutaj na górę. I do tego wyjścia też będziecie potrzebować klucz Factory Key Exit. Otwieracie sobie i tak jak w poprzednim ujęciu mówiłem, jeżeli wchodzicie tutaj pierwszy raz, dostajecie 300 expa dodatkowo i stoicie tu i Was ekstraktuje. Tak więc mam nadzieję, że ten poradnik się przyjął. Przejdźcie pozostałe poradniki Starkowa, które robię. I cóż, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej.